Moim tematem są mapy znaczeń, czyli architektura wierzeń według Jordana Petersona. To jest temat na podstawie jego książki, którą pisał przez 13 lat, a studia do niej prowadził właściwie przez większość swojego życia. Tytuł oryginalny to Maps of Meaning, The Architecture of Belief. Można by to przetłumaczyć też jako architektura wiary, ale wiara nam się kojarzy tylko z wiarą religijną, dlatego użyłem wierzeń, bo chodzi tutaj w ogóle o różnego rodzaju wierzenia religijne. Trochę będę wybiegał poza ten temat samych map znaczeń i też odwoływał się do trochę innych aspektów jego badań i innych jego wykładów. Ale zacznijmy od samej postaci Jordana Petersona. On nie jest zbyt znany w Polsce. Urodził się 12 czerwca 1962 roku, ma 55 lat, więc to jest, myślicie, współczesny. Jest psychiatrą klinicznym i profesorem psychologii na Uniwersytecie Toronto, więc nie jest de facto filozofem, aczkolwiek można powiedzieć, że jego metodologia badań z zakresu też psychologii jest bliska fenomenologii i ogólnie porusza dosyć wiele wątków, także filozoficznych. No, widać tu chociażby po tym, skąd czerpie inspirację, bo no, Carl Jung to psycholog, ale już Fryderyk Nietzsche czy Aleksander Sołżenicyn, no bardziej filozofowie. No, Sołżenicyn no, to był właściwie jeniec obozu koncentracyjnego, który też pisał o systemach totalitarnych. Znany Peterson jest teraz trochę szerszej publiczności od 2016 roku, dlatego że wtedy zaczął umieszczać swoje filmy na kanał na YouTubie i krytykował tam tak zwany kanadyjski Bill C-16. To jest takie prawo kanadyjskie, które wymusza używanie neutralnych płciowo zaimków. Za chwilę powiem, o co chodzi, bo dla nas to jest sprawa nieznana, ale dosyć ciekawa. No i poddaję też przy okazji krytyce te totalitarne zapędy neomarksistów. Głównie tu chodzi o te tak zwane gender studies, ale realizowane w praktyce tworzenie jakichś tak zwanych safe spaces na uniwersytetach, gdzie no, poprawność polityczna staje się wrogiem wolności słowa. Gdyby był ktoś zainteresowany tą jego krytyką, to można ją przesłuchać w takiej serii. Właściwie to są trzy wykłady Fear and the Law. Także polecam. I co do tej wolności słowa, bo to jest też ważne. No, on był raczej takim mało znanym profesorem, który prowadził swoje wykłady. Miał też tam taki epizod, że no, był zapraszany tam do jakichś lokalnych mediów, ale no to nie było raczej nic wielkiego. Dopiero szum się utworzył właśnie przez tą jego krytykę tego prawa, które zresztą zostało bardzo źle napisane i pozwala na bardzo szerokie interpretacje. Tutaj widzimy kilka zdjęć jakby z tych protestów, które odbywały się podczas jego wykładów. Nawet ktoś tutaj zrobił taką jego podobiznę, jak z Ghostbusters. No właśnie, i tu widzimy nawet takie hasła jak My pronoun is they, dlatego że wymyślili sobie tam coś takiego jak takie zaimki osobowe, których inni powinni używać, żeby nie wiem, urażać tożsamości danej osoby, więc na przykład ta dziewczyna to nie jest ona. Jakbyście powiedzieli do niej, że to jest ona, no to mogłaby was podać do sądu. O, ta dziewczyna, no tu właśnie trudno jak o tym mówić, ale generalnie chcę, żeby mówić do niej oni. Jeżeli ktoś nie będzie tego robił, no to zgodnie z tym prawem kanadyjskim może go podać do sądu i co więcej, jest tam taki zapis, że wtedy może być to oskarżenie nawet o, czyli kiedy mówimy po prostu, nie wiem, proszę pani, czy coś takiego, czy wskazujemy na nie, mówimy ona, może być to odebrane jako słowa nienawiści pod jakimś tam kątem. No, wdawał się też czasami w dyskusję właśnie podczas gdzieś tych wykładów z różnymi ludźmi, ale generalnie no, niezbyt z tej drugiej strony jest tu otwartość na jakikolwiek dialog, więc
Są też nagrania z jego wykładów, gdzie po prostu chodzą całą bandą, tak to nazwijmy, trąbią, krzyczą i po prostu go zagłuszają. I tak to wygląda. Dlatego tu od razu ostrzeżenie dla tych, którzy mogą być striggerowani pewnymi materiałami zawartymi w tej prezentacji, bo będzie ona bardzo niepoprawna politycznie. No właśnie, i co mówi Peterson na ten temat? Mówi, nie będę nigdy używał słów, których nienawidzę. Jak modnych i sztucznych zaimków, i to właśnie, z angielskiego to jest na przykład ze albo there, czyli nie her, he, czyli tak u nas on, ona, tylko zon albo zona, jakieś takie dziwne wymysły. Te słowa są awangardą postmodernistycznej, radykalnej ideologii lewicowej, którą się brzydzę i która jest w mojej opinii jako psychologa przerażająco podobna do doktryn marksistów winnych śmierci co najmniej 100 milionów ludzi w XX wieku. To była taka jego odpowiedź też na tą krytykę z drugiej strony, czy tak, na tych ludzi, którzy tak na niego naskoczyli w National Post. Można przeczytać cały artykuł The Right to be Politically Incorrect. I o co chodzi z tymi zaimkami, bo u nas w ogóle czegoś takiego na całe szczęście jeszcze nie ma. I tu mamy na przykład stronę, to jest strona, rzeczywista strona Western Oregon University, czyli strona uniwersytetu, uczelni takiej, powiedzmy, jak tutaj na AJD byśmy weszli. I mamy tutaj preferowane zaimki osobowe. No i tu mamy te standardowe jakieś, prawda? She, he, ale tu już nam dochodzi neutralne płciowo, właśnie ze, here, prawda? Here's i herself. To są jakieś słowotwórstwo. Tutaj zaraz będzie to lepiej widać. Jeszcze na dole jest całe rozszerzenie tego wszystkiego. To trudno nawet spamiętać. I, ej, do, hu, per. To hu to jest akurat dla humanistów. Oni chcą, żeby nie mówić do niej na przykład he, tylko właśnie, żeby humanista był hu. No i tu odmiany wszystkie. Wydaje mi się, że trudne by było nawet zapamiętać to na zasadzie, że każdy sobie życzy teraz być nazywany inaczej, no i musimy znać tą tabelkę i te odmiany i teraz właściwie mówić do danej osoby, a jeżeli się pomylimy, dlatego że w tym prawie jest zapisane, że nawet jeżeli nie jest intencją obraza czy jakaś nienawiść, jest tam taki zapis, że even if not intended, czyli nawet jeżeli moim zamiarem nie jest kogoś obrazić, tylko na przykład nie spamiętałem tej tabelki i zaczynam mówić do kogoś po prostu, do dziewczyny jak do dziewczyny, no to w tym momencie mogą mnie skazać za mowę nienawiści. No jest to dosyć dziwna sytuacja. Warto to nakreślić, no też może dlatego, żeby mieć się na baczności, bo przypuszczam, że nie trzeba będzie długo czekać, aż pojawi się coś takiego u nas. I przechodząc już do głównego wątku, czyli map znaczeń, chociaż tam to też się w jakiś sposób wiąże, dlatego że czym są te mapy znaczeń? Otóż według Petersona możemy patrzeć na całą rzeczywistość w takich dwóch aspektach. Pierwszy aspekt jest taki naukowy, czyli jako na pewien mechanizm i próbujemy badać ten mechanizm, co powoduje co, jakieś związki przyczyno-skutkowe, oddziaływania, relacje cząsteczek i tak dalej. Ale z drugiej strony jeszcze mamy ten aspekt znaczeniowy, czyli czy powinienem coś zrobić, co ma większą wartość. No bo w nauce wszystkie zdarzenia są na jednym poziomie, jeśli chodzi o wartość zdarzeń, prawda? To, że, no nie wiem, tutaj Mikołaj sobie macha ręką, że ja tutaj coś mówię, że za chwilę gdzieś tam zleci meteoryt i zabije na przykład pół globu. Z perspektywy nauki to się po prostu dzieje, to są związki przyczynowo-skutkowe. Nie jest żadne zdarzenie ważniejsze od innego. Nie jest na przykład bardziej istotne to, czy się teraz, nie wiem, podrapię po głowie, czy sobie poskaczę w miejscu, czy nakarmię bezdomnego, czy kogoś zastrzelę. To są po prostu pewien mechanizm, pewne zdarzenia, przyczyna, skutek, coś się dzieje i tyle. Jeśli chodzi o tą rzeczywistość znaczeniową, no to ona jest związana z naszym życiem bezpośrednio, ze sposobami życia, dlatego że musimy ustalać pewne priorytety. To znaczy ważne jest rano i to nie jest tak, że to nie ma znaczenia. Ważne jest, czy wstanę o godzinie 8, czy o godzinie 16, czy pójdę na uczelnię, czy będę sobie spać w domu, czy nauczę się na egzamin, czy się nie nauczę. To ma wpływ też na moją przyszłość. To ma wpływ na moją tożsamość też, na to, kim jestem. Albo jestem leniem, albo jestem człowiekiem pracowitym, więc
No widzimy, że to są jakby dwa aspekty rzeczywistości, które są względem siebie komplementarne i te mapy znaczeń będą dotyczyć właśnie tego drugiego aspektu. To znaczy z jednej strony mamy ten mechanizm, widzimy jak działa mniej więcej świat, chociaż nie wiemy wszystkiego, ale widzimy jak i próbujemy nadać temu określone znaczenia. No i Peterson jakby doszukuje się tego właśnie w wierzeniach, czy w tym, co jeszcze poprzedzało wierzenia, o czym za chwilę powiem więcej. Zwraca tutaj uwagę na znaczenie opowieści, dlatego że to jest to, od czego wyszliśmy. Jak spojrzymy na najstarsze kultury, to czy to są jakieś mitologie, czy to są jakieś rzeczywiste zdarzenia historyczne, na przykład, które byłyby gdzieś opisane w jakichś księgach, no nie wiem, w Biblii czy w innych. Jest jakiś ciąg zdarzeń, jest to jakaś opowieść. I Peterson mówi, że dopiero dzięki tym opowieściom, czyli dzięki właściwie też najbardziej historycznym opowieściom, czyli opisie tego, co robiliśmy i co z tego wyniknęło, wzrasta nasza świadomość. Możemy wtedy pomyśleć, czy chcemy takich efektów, czy powinniśmy zmienić swoje zachowanie, czy może czegoś powinniśmy robić więcej, czegoś mniej, czy coś służy, coś nie służy. Więc dopiero z tych opowieści wyłania się autorefleksja i wyłania się jakaś też filozofia w ogóle, pewien proces myślowy. I to wszystko jest powiązane, to nie jest tylko jakaś przestrzeń abstrakcji, dlatego że jest to związane z naszym dojrzewaniem i osiąganiem pełni istoty, czyli pełni człowieczeństwa. I u podstaw tego wszystkiego, u fundamentów według Petersona leżą pewne wzorce, pewne symbole, które reprezentują nam rzeczywistość i jej znaczenie. I dlatego to będzie innego rodzaju opis, czy innego rodzaju wiedza, powiedzmy, niż wiedza naukowa. Ale to lepiej zobaczymy jeszcze na kilku przykładach. Tu jest przetłumaczony przeze mnie wstęp, czy fragment wstępu do jego książki właśnie, Maps of Meaning. I mówi tak, odkryłem, że u podstaw świata leży wiara w bardzo realnym sensie. Wiara konstytuuje świat w bardziej niż metafizycznym sensie. To odkrycie nie sprawiłoby na niej, że stałem się moralnym relatywistą, a wręcz przeciwnie. Przekonałem się, że świat, który jest wiarą, jest uporządkowany. Istnieją absolutne prawa moralne, choć są tak ustrukturyzowane, że duża różnorodność ludzkich opinii pozostaje zarówno możliwa, jak i owocna. Wierzę, że jednostki społeczeństwa, które lekceważą te prawa, czy to z ignorancji, czy przez świadomą opozycję, są skazane na nędzę i ostatecznie na rozpad. I tu już widzimy też ciekawą rzecz, bo z jednej strony analizuje różne wierzenia, jakie mieli ludzie w różnych kulturach, ale widzi, że to nie jest taki czysty relatywizm, że to jest tak naprawdę coś, co odkrywamy właśnie drogą tych symbolicznych reprezentacji. Odkrywamy jakąś prawdę, która leży u fundamentów świata, która nie jest tożsama z prawdą w rozumieniu naukowym, dlatego że dla Petersona prawda jest w tym kontekście tożsama z dobrem. Więc odkrywamy jakąś prawdę związaną z naszym życiem, prawdę o nas samych, prawdę dotyczącą natury ludzkiej i spoglądając na różne rodzaje tych symbolicznych reprezentacji, na różne kultury, na różne wierzenia, możemy znaleźć jakieś elementy wspólne. I mówi dalej tak, nauczyłem się, że znaczenia najbardziej znaczących, czy to najbardziej ważnych podstaw systemu wiary jawią się jako zrozumiałe nawet dla najbardziej sceptycznego racjonalisty i że można ich doświadczyć jako fascynujących, wartościowych i potrzebnych. Nauczyłem się, dlaczego ludzie toczą wojny, dlaczego potrzeba zachowania, ochrony i poszerzania domeny wiary motywuje do nawet najbardziej niezrozumiałych działań zbiorowej opresji, okrucieństwa oraz co można zrobić, żeby ugasić te tendencje pomimo ich powszechności. Więc tak jak możemy odnaleźć pewne cechy wspólne tego, co wskazuje na jakąś prawdę dotyczącej ludzkiej natury, w tym sensie pozytywnym, czyli jakieś dobro, tak samo można odnaleźć tą prawdę dotyczącą tego negatywnego aspektu ludzkiej natury, czyli tego, co prowadzi do zła i co też wyraża się w jakiś sposób w różnego rodzaju ideologiach czy wierzeniach. Wreszcie nauczyłem się, że najokropniejsze aspekty życia mogą być ostatecznie koniecznym warunkiem jego istnienia i że jest możliwe, aby w konsekwencji uznać ten warunek za zrozumiały i zaakceptować go. Mam nadzieję, że będę mógł poprowadzić czytelników tej książki do podobnych wniosków bez domagania się jakiegokolwiek nierozumnego zawieszenia krytycznego osądu, a jedynie przez skonfrontowanie się i rozważenie argumentów, jakie prezentuję.
To będzie właśnie pierwsza rzecz, od której wyjdę, a mianowicie od tego, że Peterson wprowadza takie rozróżnienie, czy uważa, że w ogóle zanim zaczniemy jakąkolwiek refleksję nad ludzką naturą, nad jakimś podejściem psychologicznym do niej i będziemy mówić o tych archetypach, o symbolach, trzeba wprowadzić to rozróżnienie między tragedią a złem. Dlatego, że my dzisiaj mówimy na przykład, gdy zdarza się jakaś katastrofa ekologiczna, która wynika z natury, nie wiem, wybuch wulkanu, albo człowiek choruje na jakąś chorobę, no to mówimy, że to jest zło. Tylko to jest mylące, zdaniem Petersona, dlatego że on to nazywa tragedią, czyli te wszystkie rzeczy, które przynoszą jakieś cierpienie, jakieś coś, co nazywamy potocznie, codziennie złem, ale na które nie mamy wpływu i które nie wynikają z świadomej decyzji człowieka, nazwie je tragedią. Zło w tym kontekście będzie zwiększaniem cierpienia spowodowanym ludzką wolą. Czyli jeżeli świadomie chce zrobić coś, co zaszkodzi innej osobie, czyli zło jest wolicjonalne. I to jest bardzo ważne odróżnienie, które właśnie pozwala na akceptację w jakiś sposób tej tragedii, która wydarza się w naszym życiu. Nie będę tu wchodził w jakieś wielkie szczegóły, ale on też właśnie mówi o tym, że ta tragedia, czyli to zło, które nie jest wolicjonalne, które nie wynika ze świadomej woli innych ludzi, które jest niekonieczne, tak to nazwijmy, ono jest koniecznym warunkiem naszego istnienia. To znaczy, że jako istoty ludzkie, które odczuwają, które właśnie mają wolę, które mają pragnienia, czyli to wszystko, czym jesteśmy, jest ściśle powiązane z możliwością wystąpienia tego. Czyli gdybyśmy to odebrali światu, to nie byłoby nas jako ludzi. Podaję tutaj przykład swoich dzieci. A mianowicie mówi, że no, to są najbardziej bezbronne istoty, takie dzieci. One są narażone na wszystko, są w pełni zależne od swoich rodziców, ale jednocześnie też przez to wzbudzają w nas miłość, wzbudzają w nas jakieś uczucie, że ta wrażliwość na zranienie też jest jakąś wartością. Zresztą to widzimy też u innych myślicieli, poetów, że ogromną wartość ma dla nas to, co jest rzadkie i kruche. Tak jak złoto. I coś w tym jest. Nie będę wchodził w jakieś tutaj duże detale, bo też nie o to chodzi, żeby teraz wykładać całą jego filozofię, ale to tylko tak jako punkt wyjścia i jest to rzecz warta refleksji. Idąc dalej, on jakby przedstawia pewną drogę w tych swoich wykładach, a mianowicie jakby głównym celem jest wskazanie na pewną drogę też rozwoju człowieka w perspektywie jednostki, ale przy spojrzeniu takim też historycznym, dziejowym na to, co się z nami działo, co się działo z naszą świadomością. I na początku właśnie podaję przykład Pinokia. Dlatego, że no tutaj mamy przykład kogoś, kto jest marionetką, prawda, drewnianą. Kimś, kto jest sterowany z zewnątrz. No, na początku jest wystrugany Pinokio przez tego Geppetta. Ożywa przez tą wróżkę. Ale cały czas jest takim drewnianym człowieczkiem, no coś właśnie pomiędzy marionetką a człowiekiem i też odbywa swoją drogę do dojrzałości. Tutaj ten świerszcz, Peterson mówi, że on jest jakby, symbolizuje tutaj sumienie, dlatego że on ma coś, on ma mu radzić, zostaje mianowany w jakiś sposób przez tą wróżkę na jego doradcę, jakby takiego. Tylko pokazuje też ciekawą rzecz właśnie w tej perspektywie tego symbolizmu, że sumienie też musi być właściwie ukształtowane, że z sumieniem prowadzimy jakiś dialog. To nie jest, sumienie nie posiada jakiejś super wiedzy, nie wie wszystkiego. I na początku ten świerszcz jest taki bardzo wygadany, ale moralizuje takimi sloganami. Mówi, że co jest dobre, co jest złe. Tłumaczy jeszcze nawet temu Pinokiowi, że musisz uważać, że ci to, co z pozoru wygląda czasami na złe, jest dobre, a to, co z pozoru wygląda na dobre, bywa złe, ale czasami tak nie jest. I pyta tego Pinokia, no rozumiesz? A on mówi nie.
I dopiero z czasem też, po drodze jakby, podczas tej całej przygody Pinokia, też to sumienie zaczyna się w jakiś sposób kształtować. Już ten ton znika, pojawia się więcej pokory. To widać na samym początku tego filmu Disneya, gdzie rozpoczynając jakby tą opowieść, ten świerszcz no, ma bardziej pokorny nawet sposób mówienia czy poruszania się i robienia takich tam różnych rzeczy, tam przekładania tych stron książki, niż jak widzimy na początku to już w samej opowieści. Warto odnieść też ten jakby symbol dojrzewania do opowieści o Jonaszu, o której też trochę później tam Peterson mówi w swoich wykładach, a to dlatego, że tu mamy tą wielką rybę. No, w Pinokiu to jest wieloryb, jeśli chodzi o Biblię, możliwe, że też. Wieloryb, jak wiemy, nie jest rybą, ale umówmy się, że będę mówił wieloryb, wielka ryba dla celów tej prezentacji. I generalnie chodzi o to, że no, co się dzieje? Na początku Pinokio jest uwikłany w... No, zostaje zmanipulowany przez lisa, gdzie idzie do jakiegoś teatru marionetek, zostaje uwięziony, to jest akurat scena z tego uwięzienia, gdzie tam na nim zarabiają. Później, tak w skrócie o tym powiem, później trafia do takiej krainy, gdzie wszystko wolno tym dzieciakom, tam pali cygara, grają w bilard, piją, no i potem wyrastają ośle ogony, ośle, zamieniają się w osłów po prostu. To też pokazuje, że człowiek w jakiś sposób jest oszukany przez te, przez takie rzeczy, przez schlebianie swoim porządliwością, że stajemy się osłami. I co stanowi jakby to przeobrażenie Pinokia w człowieka? No, sytuacja, w której jego ojciec, kiedy Geppetto trafia do tej wielkiej ryby, do brzucha tej wielkiej ryby i on musi go wydobyć. Tam jest taka fajna scena, gdzie stoi na skraju klifu właśnie Pinokio i robi taki skok w dół do tej wody. Potem szuka tej ryby. No, ostatecznie ratuje tego całego Geppetta, ale przy tym umiera. I to jest też ciekawa symbolika, że następuje śmierć jego jako tej kukiełki, tak to nazwijmy, i po tym zostaje przemieniony dopiero w chłopca. Czyli no, musi przejść przez tą otchłań śmierci, stać się tym bohaterem, żeby mógł stać się w pełni człowiekiem. No i podobną sytuację mamy w historii o Jonaszu, gdzie też mamy sumienie, któremu mówi, no idź do tej Niniwy i powiedz tym ludziom, że źle żyją. No i jaka jest pierwsza reakcja Jonasza? Mówi, nigdy w życiu, idzie w przeciwnym kierunku. Wskakuje na jakiś statek, no i burza przychodzi, zaczyna miotać tym statkiem, no i ci, którzy na tej łodzi się znajdują, mówią, no kurczę, coś złego musieliśmy zrobić, musieliśmy nabroić, no i chcą ciągnąć losy, żeby znaleźć winnego, kto jest winny tej sytuacji. Ostatecznie Jonasz się przyznaje, że to pewnie przez niego, no bo dostał takie polecenie, żeby iść tam ludzi ponawracać, powiedzieć im, co jest grane, a uciekł. No i mówi, żeby go wyrzucili za tą burtę, na początku trochę niechętnie, ale go wyrzucają i dopiero wtedy okazuje wierność swojemu powołaniu, idzie tam, no i rzeczywiście ta misja kończy się sukcesem. Nie zawsze tak było, jak ktoś czytał opowieści biblijne, to jest jeden z bardzo nielicznych przypadków, gdzie prorok przeżywał. Jeszcze ludzie się nawracali. Ale to się udało w tym kontekście. Więc mamy jakby dwa obrazy i to wydawało się bardzo odległe od siebie. Zresztą no, w perspektywie jeszcze Pinokia, to tu można by odwołać się w ogóle do idei zmartwychwstania w chrześcijaństwie, prawda? Jest bardzo podobna, gdzie to też jakby no jest ten wymiar wiary osób wierzących, którzy no mają naśladować Chrystusa, czyli też brać udział w tej metanoi, czyli jakby tym nieustannym umieraniu i rodzeniu się na nowo. Ale no widzimy, że jest to coś, co przewija się przez różne historie. Tutaj oczywiście tylko dwie podałem. Kolejna taka rzecz, bo wydaje mi się, że najlepiej to pokazywać na przykładach, niż tylko mówić o samej teorii, bo to jest zawsze ciekawsza rzecz. Mówi też w tym kontekście, jak powstało prawo i w jaki sposób też człowiek je opisywał, czy dochodził do jego świadomości. Tutaj mówi w perspektywie Mojżesza, ale od strony psychologicznej.
Czyli nawet nie odwołując się do Boga jako tego, który daje te przykazania, chociaż oczywiście jest to jeden z aspektów patrzenia na sprawę, ale spogląda też z perspektywy psychologicznej Mojżesza, który no, szedł z tymi ludźmi przez pustynię, wyrwali się jakby spod pewnej władzy, stali się wolni, ale nie istnieli w żadnej strukturze. Mieli swoje problemy, ten tu temu coś ukradł, tu się o coś wadzili, więc trzeba było rozstrzygać jakoś te spory. No i co robił Mojżesz? Mojżesz po prostu przez wiele dni siadał, przychodzili do niego ludzie, przedstawiali ten spór, on próbował to jakoś rozwikłać, kto ma tutaj rację. I robił to przez wiele, wiele, wiele dni, aż w którymś momencie co się dzieje? No idzie na tą górę i otrzymuje jakby zestaw takich wyabstrahowanych zasad. Czyli z jednej strony ma do czynienia z poszczególnymi przypadkami, z takimi kazusami, czyli widzi różne możliwości, jakie się pojawiają. Ten tu temu coś ukradł, ten tu tego zabił, ten tu zrobił to, tamto. Tych przypadków było sporo, ale w jakiś sposób posiadały cechy wspólne. I Peterson widzi to też w ten sposób, że z tych poszczególnych przypadków, z tego konkretu, wyłania się nagle coś na wyższym poziomie abstrakcji, pewne zasady ogólne. Tutaj akurat jest 10, ale tak jak Peterson mówi, można je rozwinąć. Zresztą w samym Piśmie Świętym ich jest więcej. Tylko że te 10 to jest taka główna rzecz i mówi, że można jeszcze wyjść wyżej. I to widzimy w Ewangelii. Dlatego, że te 10 przykazań daje się sprowadzić tak naprawdę do jednego, możemy mówić o tym, że to jest jedno albo dwa, w sensie miłości Boga i bliźniego. Czyli to czyńcie innym ludziom, co chcielibyście, żeby wam czynili. I teraz zależnie, jak chcemy ugryźć tą sprawę, to możemy przechodzić od tych zasad ogólnych do konkretu albo od konkretu do zasad ogólnych. Ale o tyle ta historia z Mojżeszem dobrze to ukazuje, co właściwie przejawiało się w każdej kulturze, nawet jeżeli nie odwoływała się gdzieś do Boga. Dlatego, że no, tak funkcjonuje nasz umysł w jakiś sposób, tak funkcjonuje nasza świadomość, że no, na przykład w perspektywie, bo tu mówię o dwóch aspektach, ktoś może pomyśleć, no tak, ale jest tak psychologizowanie, no to jest jakby odzieranie z tej sfery teologicznej. A z kolei jak ktoś to przenosi do teologicznej, no to że to niby nie gra z psychologiczną. Ale wydaje mi się, że to jest właściwie coś komplementarnego, dlatego że no, my nie wiemy dokładnie, co przeżył ten Mojżesz. On to z jednej strony właśnie ten głos wewnętrzny, tak to powiedzmy, który podyktował mu, czy objawił te przykazania, on mógłby jakby no, nie, tych przekazań nie podać mu, gdyby jego świadomość nie była na to przygotowana. To mówimy w perspektywie wiary o czymś takim jak ekonomia zbawienia. Prawda? To nie jest tak, że zaczyna się Pismo Święte, początek ludzkości, a tu już Chrystus przychodzi i wszystko jest jasne. Nie, no, ludzie musieli być na to w jakiś sposób przygotowani. I wydaje mi się, że możemy tutaj mówić, no trudno tutaj dobrać słowa, ale o tym samym zjawisku, które po prostu psychologia będzie nazywać jakiegoś rodzaju olśnieniem, powiedzmy, jakimś przebłyskiem świadomości, ale w perspektywie teologicznej będzie mówić, że to jest właśnie Bóg. To jest pewna prawda, która nam się objawia w sposób bezpośredni. Czyli nie na drodze jakiegoś tam logicznego ciągu analiz, tylko pstryk i jest. Idziemy dalej. Kolejny ciekawy symbol, czy ta reprezentacja symboliczna, to jest symbol kobiety. Nie chodzi mi tutaj, bo pojęcie kobiety można odnieść do konkretnej kobiety, ale chodzi mi tu o kobietę przez duże K, jako pewien obraz. I wydaje mi się, że każdy mężczyzna taki obraz ma i o tym też mówi Peterson. I w czym to się przejawia? Mówi, że bardzo wielu jego pacjentów, ale nawet młodych chłopaków, z którymi po prostu rozmawia na przykład na uczelni, przejawia takie dziwne zachowania, czy takie dziwne odczucia, że z jednej strony jakaś dziewczyna im się niesamowicie podoba, są w niej zafascynowani, a z drugiej strony, czyli pojawia się jakaś nadzieja, kurczę, ale fajna, po prostu chciałbym z nią być. Ale z drugiej strony pojawia się pewien rodzaj zagrożenia, czy jakaś panika, jakiś strach, kurczę, jak tu zagadać, co tu zrobić, po prostu nie wiadomo o co chodzi. I te dwie rzeczy występują naraz. I mówi tak, że
Ten symbol przejawia się właściwie w każdej też kulturze, w różnego rodzaju wierzeniach na całym świecie i też w opowieściach. Tu podaję akurat przygody tego Huckleberry Finn, dobrze mówię? I Tomka Sawyera, który gdzieś tutaj jest z chłopakami, prawda? Ale gdzieś wyłania się jakaś dziewczyna zza rogu i on pierwszy raz doznaje takiego właśnie olśnienia. Widzi dziewczynę, która gdzieś mu przyćmiła to wszystko inne wokół i skacze na płot i zaczyna sobie tańcować, prawda? Popisywać się przed nią, że próbuje zdobyć jej względy w ten sposób. Chce, żeby zobaczyła w nim jakąś wartość, że jest fajny. No i to jest właśnie to działanie z tej obietnicy. Ale no, patrząc tak z perspektywy właśnie konkretnej osoby, przecież taki mężczyzna czy chłopak, on nic nie wie o tej dziewczynie. Czego on się boi, można zapytać, że nie znasz jej, nie wiesz co, kim ona jest. I z drugiej strony no, też tak za nią latasz, na, wiesz co to za jedna, może wredna jakaś. Ale co się dzieje? Właśnie odwołujemy się bardziej w mniej lub bardziej świadomie, albo zupełnie nieświadomie, do pewnego archetypu, symbolu. I to zagrożenie, jak mówi Peterson, wynika z właśnie pewnego rodzaju idealizacji, z pewnego rodzaju ideału. I jak widzimy to właśnie, czym bardziej niedojrzały chłopak, czym młodszy, tym ma taki ideał, można powiedzieć, bardziej powierzchowny. Go zapyta się, jakie dziewczyny lubisz, no to on powie, no blondynki, o tam niebieskich oczach i tak dalej. No to nie są jakieś takie cechy głębsze, nie wiem, że nie powie czuła, odpowiedzialna, tylko bardziej zacznie mówić o takich cechach powierzchownych. Ale mimo wszystko jakiś ideał jest i on składa się też z tych takich bardziej moralnych aspektów. I to zagrożenie, ten strach, to jest właśnie strach przed tym osądem ze strony ideału. No bo teraz skoro ja postrzegam jakąś dziewczynę, no kobieta dla mężczyzny jest trochę jak ze snu. I ja ją postrzegam jako formę takiego ideału, będąc zakochanym, no to ja w tej perspektywie od tego ideału jestem daleko w jakimś sensie. Że ten ideał mnie teraz może ocenić. Jakaś doskonałość ocenia niedoskonałość. I stąd strach i obawa. Ale z drugiej strony jest to pragnienie zbliżenia się do niego. I stąd ta obietnica. I drogą do dojrzałości według Petersona jest jakby przekroczenie tego wszystkiego, co jest możliwe tylko kiedy człowiek właśnie od tego ideału w jakiś sposób się oderwie. Czyli zacznie widzieć rzeczywistą też osobę, która też ma swoje wady, która oczywiście też w jakiś sposób mnie będzie oceniać, ale że też jest człowiekiem przede wszystkim, że nie jest wzięta tylko gdzieś z kosmosu. I jak przełamywać strach? On podaje tutaj przykład, jednego ze swoich pacjentów, który miał coś w rodzaju takich szkoleń dla mężczyzn. I tym, którzy przychodzili, dawali takie zadanie, że w ciągu dnia mieli tam zebrać numery telefonu od tam 20 dziewczyn. Po prostu wyjść. Bo najlepszą metodą przełamywania lęku i strachu jest po prostu robić rzeczy, których się człowiek boi i lęka. Nie jest to zbyt łatwe, nie brzmi to jak jakaś taka wyszukana rada, ale o to chodzi. I co jest ważne, w momencie, kiedy człowiek w ogóle odrzuca jakby ten obraz, czyli poprzez to zagrożenie stara się odsunąć na bok, jakby to zniszczyć, zabić, no to problem pojawia się taki, że zostaje wtedy wyrzucony trochę w rzeczywistość chaosu, czyli innymi słowy, no, nie pozwoli mu to dojrzewać, bo to jest czymś, co mu pozwala dojrzewać, bo ten strach, lęk jest jednocześnie okazją do jego przezwyciężenia, pogrąża się w pewnego rodzaju chaosie i niedojrzałości, co często kończy się jakimś rozgoryczeniem. Peterson podaje tu przykład nawet takiej grupy mężczyzn zranionych przez kobiety, którzy stwierdzili, że żadnych nigdy więcej kobiet, one są złe i w ogóle, i całkiem sporo ich jest na świecie. I mówi, że nigdy nie spotkał no, ludzi o gorszym charakterze niż oni, że są po prostu nie do rozmowy, nie do życia. Na zakończenie tylko, bo starałem się tutaj bardziej pokazać na przykładach, o co chodzi z tymi mapami znaczeń, że każda kultura, każda religia, bo jakby w każdej kulturze mamy ten wymiar religijny, duchowy, są budowane te mapy znaczeń poprzez właśnie tego rodzaju opowieści, z których wyłania się jakaś filozofia na określonym poziomie abstrakcji, z której wyłaniają się jakieś zasady, które są wyrażone w sposób bardziej, mniej abstrakcyjny, jakaś moralność. I teraz można powiedzieć, no dobrze, każda kultura ma
swoje zasady, swoje opowieści, no to znaczy, że to jest wszystko relatywne. Otóż nie. Tak jak Peterson mówił na początku, to jest pewne odkrywanie prawdy, która jest niezmienna. Więc należy przyjąć taką perspektywę, że jedne rodzaje wierzeń, opowieści, no bo część jest opowieści też mitologicznych, nie tylko historycznych, są bardziej bliskie prawdy, bardziej trafne, to jest właściwe określenie, bardziej trafne, a inne mniej. I człowiek jest w stanie do tego dochodzić też swoim rozumem, poprzez powiększanie swojej świadomości, poprzez właśnie dojrzewanie. Nawet jeżeli ktoś dojrzewa we własnej kulturze, powiedzmy, we własnym środowisku, we narracji własnej kultury, poprzez konfrontację też z innymi środowiskami, innymi kulturami, no, uczelnia jest do tego najlepszym miejscem, jest w stanie, odnosząc to do swojego doświadczenia, poznając też siebie, zobaczyć, co trafniej opisuje też jego przeżycia, jego życie wewnętrzne, jego naturę i to, jak działa. Na przykład taka perspektywa, czy takie pojęcie grzechu, to jest też ciekawa rzecz, bo mało się o tym mówi. Peterson na to zwraca też uwagę, że pojęcie grzechu pochodzi z łucznictwa tak naprawdę. Ono oznacza chybianie celu, więc każdy z nas ma jakieś cele, na przykład szczęście, miłość. Te pojęcia są wieloznaczne w różnych kulturach, w różnych światopoglądach, ale generalnie gdzieś wyczuwamy, że jest jakieś podobieństwo, że wszyscy gdzieś podobne mamy te pragnienia, więc mamy ten cel. I co się dzieje? Co jest z tym grzechem w tej perspektywie? No, tak jak z tym ucznictwem. Mamy tarczę, cel jest nam znany, tylko używamy środków, które nie pozwalają nam w niego trafić. I się dziwimy i mówimy, co jest grane. Może właśnie o to chodzi. Może powinniśmy poszukać drogi, która pozwala nam nie chybiać. Tu są, gdyby ktoś był zainteresowany, strony Petersona. Na jego stronie oficjalnej można znaleźć jego książkę właśnie Maps of Meaning, całą do pobrania udostępnić. To jest ponad 400 stron, pisane przez 13 lat. Także takie trochę dzieło życia, chociaż mam nadzieję, że jeszcze coś napiszę. Na jego kanale na YouTubie można znaleźć no, masę wykładów. Ja obejrzałem całe Maps of Meaning, to jest chyba prawie 30 godzin. Niewiele spałem przez ten czas, bo chyba obejrzałem to w 2 tygodnie. Na Facebooku, Twitterze podaję takie, bardziej zajmuję się społecznymi rzeczami, czyli tym, co się dzieje na bieżąco w świecie, czyli sprawy społeczne. Z kolei strona Patreon, to jest też ciekawa rzecz, u nas mało słychać o takich inicjatywach, ona pozwala na sponsorowanie wykładowców właśnie, czy w ogóle osób zajmujących się robieniem różnych rzeczy. Więc wydaje mi się, że tak pomijając już samego Petersona, którego też polecam wesprzeć, jakby ktoś miał jak, to ciekawa dosyć inicjatywa, bo to taki coś w rodzaju takiego fundraisingu, ale też i stałego, że na przykład studenci, którzy uważają, że no mądre rzeczy mówi, w momencie, kiedy mu odbierają jakieś granty na uczelni, a przez te rzeczy, o których mówiłem na początku, tak się dzieje, mogą go po prostu finansować i dzięki temu no też jakąś wiedzę od niego przyjmować. Także to tyle ode mnie i czekam na pytania. Nie wyłączam. No właśnie, to pytania. Słuchamy. Proszę Zbyszku. Wiesz, on ma żonę? Ma. Może jego traumy przedstawianie jakieś naukowe podejście? Nie, ma żonę i 2 dzieci. A ja tak. No mówię, że ma dzieci. No masz, nie musi mieć żony. No. To w końcu Kanada. Ale masz. Odnośnie, ten początek, który prezentowałeś, ten fragment tych kobiet, które protestują, że nie chcą być nazywane, to mają być nazywane... No, że nie ona, tylko jakieś tam są neutralne i te różne rodzaje. Cała lista. Na fali tego, co ostatnio te nagrody MTV były, tak? Co, chyba każdy kojarzy Emmy Watson bardziej jako znaną jako zamierza, tak? Ona tam powiedziała, że Quest to ostatnia rzecz, która nie czyni ludzi ludźmi. No, nie było. Było, no. Tak, coś takiego. Dostała nagrodę. No. To jest istotne. No, wiem. To znaczy, akurat mamy też zajęcia z filozofii płci. Neutral gender. Tak. Tak, ale powiem tak, mamy zajęcia z filozofii płci z doktorem Gałeckim, które można sobie przesłuchać też na stronie koła filozofów filozofia.net.pl, także polecam. I po kolei mamy tematykę właśnie płeć biologiczna, płeć filozofii, Biblii, też gender studies mieliśmy wczoraj. No generalnie jest tak, że
płeć służy człowiekowi po co? Żeby się rozmnażał. Jesteśmy po prostu istotami, które rozmnażają się rozdzielną płcią. Gdybyśmy, no są jakieś tam organizmy, które są jednopłciowe i inne rodzaje płci niepotrzebne. W tej perspektywie to jest jakieś przedefiniowanie płci, żeby oznaczała to, co ja sobie wymyśliłem. Coś indywidualne, ale no, płeć to nie jest coś tak jak smak lodów, prawda, że lubię czekoladę. Więc mówcie do mnie, nie mówcie do mnie po prostu Adam, tylko Adam, który lubi czekoladowe lody. No, mniej więcej ja to tak postrzegam. To jest po prostu mieszanie w pojęciach, utrudnianie innym ludziom życia i to jeszcze jak konsekwencje prawne jakieś to ma, no to co, ja mam się teraz uczyć iluś tam zaimków, które ktoś sobie wymyślił, jeszcze chcą mnie karać za to, że nie mówię tak, jak mi się podoba. Mimo, że ja przy nikogo nie obrażam tym, że mówię proszę pani, proszę pan. To, że jego to obraża, no to jest inna sprawa, ale czy to jest przestępstwo, czego nienawidzę, że tak mówię? No, ja myślę, że nie o to chodzi. Ale to są pewne, no mówiąc wprost, to jest jakiś kompletny idiotyzm i absurd, chociaż teraz to już mowa nienawiści. Tak. Dobrze, u nas jeszcze to tak nie poszło w takie absurdy. Ale co się dzieje? Idąc właśnie tą drogą, no to w tym momencie od takich prostych rzeczy, czyli najpierw tresujemy ludzi, żeby mówili tak jak chcemy, wymyślamy im nowe słowa, oni muszą się nim posługiwać, bo jak nie, to kara, więzienie, nie wiadomo co, no to w tym momencie w praktyce otwarty jest dostęp do wprowadzania innych rzeczy, jak na przykład ten Międzynarodowa Organizacja Zdrowia, co wprowadziła ten program edukacji seksualnej, gdzie tam mamy taki rozdział o tym, jak wygląda nauka dla dzieci tam 2-3 lata, że się uczą przyjemności z dotykania własnego ciała i tam z masturbacją, nie? No i teraz co? Posyłasz swoje dziecko do przedszkola i masz się na to godzić, w sensie, że narzucają ci coś takiego, no nie? Że twoje dziecko będą w taki sposób uczyć. No wydaje mi się, że nie. Więc no to jest wymysł, więc po prostu zmieniamy sobie znaczenie pojęcia i... Znaczy, ale to trzeba mówić, wielkie zwycięstwo lewicy, że narzuciła język. Tak, dlatego Peterson właśnie się nie zgadza na to. Ja też no, nie posługuję się wieloma, no tak jak niektórzy mówią na przykład o klasach, prawda, że a klasa robotnicza, a ta średnia klasa i tak dalej, jedno mamy komuniści co mówią, że klasa robotnicza, klasa taka, inni kapitaliści powiedzą, że klasa średnia. Ale ja nie muszę się tego posługiwać, bo jeżeli nie uznaję mapy znaczeń, pewnego światopoglądu, spojrzenia, pewnej reprezentacji rzeczywistości, która opiera się właśnie na takich pojęciach, no to z jakiej racji ktoś ma mnie zmuszać do tego? Tak samo jak na przykład ja jestem chrześcijaninem, ale ktoś będzie niewierzący tutaj, no i nie będzie chciał używać pojęcia grzechu, bo mówi, bo ja nie uznaję takiego pojęcia. No i co? Ja nie widzę w sobie potrzeby teraz zmian prawnych, żeby kogoś takiego karali więzieniem za to, że tego słowa nie wypowiada. Że nie chce tak mówić. Może używa sobie innego słowa na to, albo w ogóle chce to ignorować. No to jest jego prawo, tak jak moim prawem jest nie korzystać na przykład z jego języka, jak z neomarksistowskiego i mówić o jakichś genderach i o jakichś innych wymysłach. A co jest ciekawe, sam właśnie pomimo tych wszystkich odniesień do wiary chrześcijańskiej, sam nie uważa się za jakiegokolwiek członka którejkolwiek z denominacji chrześcijańskiej. No właśnie, dobrze to poruszyłeś, bo też jest pytanie właśnie, jakie są poglądy Petersona. W takim wyglądzie rzadko właśnie o nich mówi, to znaczy on stara się w swoich wykładach po prostu powiedzieć, wyrazić jak najbardziej jasno to, co myśli, ale używając na przykład tych pojęć wiary chrześcijańskiej, no to nie do końca dla wszystkich jest jasne, więc ten spektrum jest szerokie. Uważa się za chrześcijanina, ale trochę w innym sensie, niż my to rozumiemy. W tym wywiadzie na przykład, jakby ktoś zapytał, czy wierzy w Boga, to powiedział, co rozumiesz przez Boga? Jak go potem zapytał, jak już w końcu odpowiedział, że tak, ale to prawdopodobnie jest... ja rozumiem inaczej Boga niż na przykład ty, czy ktoś, no weźmy takich baptystów z Westbrook, bo tam w Stanach to dużo protestantów, którzy chodzą na te pikiety ze znakami Bóg nienawidzi gejów, no nie? Tak. Czy gdzieś tam nawet zamachy dokonują na lekarzy, którzy dopuszczają się aborcji, gdzieś po prostu zabijają. No to Bóg z takich ludzi nie jest też Bogiem, którego ja wierzę, mimo że oni też się nazywają chrześcijanami, więc możemy używać tego samego pojęcia, ale zupełnie co innego pod tym rozumiemy. I jak zapytał go też o chrześcijaństwo samo, to on powiedział, że on jest osobą głęboko religijną, tylko on właśnie
bliską, ja bym powiedział, do poglądów katolickich, w tym sensie, że wierzy w logos po prostu. I tak samo tą droga do dojrzałości, do rozwijania w pełni swojej osobowości, to jest właśnie odkrywanie tego logosu, czyli to wszystko, co tutaj miało reprezentację symboliczną, to jest właśnie ten logos, czyli ten zamysł, który jest u podstaw ludzkiej natury i rzeczywistości, że musimy uzgodnić swoje życie z rzeczywistością nas samych i tego świata natury. Dlatego i nauka, i ta perspektywa, nazwijmy ją symboliczna w ten sposób. Oczywiście nie chodzi tutaj też, tak jak mówię, o mitologii, czy mówię o symbolizmie, że to jest coś nieprawdziwego, że mit jako fałsz. Bo to jest złe rozumienie czy tego. Prawda, przypuśćmy, jeśli chodzi na przykład o Pismo Święte, mamy Księgę Rodzaju. Ludzie, którzy to spisywali, przecież tysiące lat temu, nie rozumieli prawdy w sposób naukowy, tak jak teraz. Oni starali się wyrazić prawdę w taki sposób, jaki potrafili. I też powinniśmy to uwzględnić. Nikt nie znał czegoś pojęcia prawdy obiektywnej. I nabywaliśmy pewnej samoświadomości. Więc Peterson mówi tak, że wierzę w ten logos, który leży u podstaw tego wszystkiego, tylko jest bardzo oszczędny w mówieniu o tym, właśnie żeby nie tworzyć jakiejś konfuzji. Żeby nikt nie powiedział, jak to niektórzy robią, że coś tam posłuchają i mówią, a to on myśli tak jak ja. Więc woli mówić o pewnych rzeczach w bardziej sposób taki na płaszczyźnie takiej, powiedzmy, pojęć współczesnych, tak, czy też psychologii, żeby naprowadzić na to, co ma na myśli. Wyrazić to jak najbardziej jasno. Co jest ciekawe, kilka dni temu nawet na jego kanale opublikowana została taka debata z księżmi prawosławnymi właśnie na temat wcielonego logosu. Polecam też. On właśnie podaje swoją perspektywę na to, oni swoją, ale widać tutaj pewne zbieżności, że to nie jest coś, co się wyklucza, tylko gdzie zachodzi pewna komplementarność. No oczywiście tam nie we wszystkim są zgodni, jak to podczas debat. Ale no, ciekawe do wysłuchania. Czy jeszcze jakieś pytania? Śmiało nie bójcie się, proszę Stanisław. Stanisław, jedzie. W jaki sposób jego zawód, czyli psychiatra kliniczny, krytykował prawo kanadyjskie dopuszczające wolność słowa. Jaki wpływ... Nie dopuszczające wolność słowa, tylko zabraniające wolność. Jaki wpływ jego zawód psychiatry klinicznego miał na te dziwaczne tutaj teorie i te dziwaczne różne jego podejścia do tych postaci, do tych wyrażeń kobiet, no i tak dalej. I to jest... Czy to czasem nie jest konsekwencja tego, że miał taką... Że miał taki zawód. Tak, no to jest wręcz ściśle związane, bo on nie jest tylko teoretykiem dzięki temu, bo z jednej strony on rzeczywiście przestudiował te wszystkie rzeczy, zresztą nie mówiłem tutaj za bardzo też o kwestii ideologii, które też badał dokładnie, mówiłem bardziej o tej stronie tych pozytywnych aspektów, trochę o tych negatywnych w kontekście tych protestów, ale studiował też systemy totalitarne i zło jako takie, czyli skąd się bierze w ludzkiej naturze, poza tymi pozytywnymi aspektami reprezentacji symbolicznych, ale przez to, że praktykuje też jakby swój zawód, jest też psychologiem, psychiatrą, rozmawia z ludźmi, stara się im pomóc, no to widzi też, co jest prawdą, co jest skuteczne w praktyce, co, w jaki sposób ludzi prowadzi, co daje im pewne fundamenty w życiu, pewne punkty odniesienia, na czym są w stanie ludzie budować swoje sposoby życia, a co prowadzi do jakiegoś fiaska. Zresztą w kontekście właśnie ideologii tym odróżnia od systemów wierzeń czy religii takich, powiedzmy, całościowych, tym, że właśnie ideologie są fragmentaryczne. Czyli biorą pewien element, nawet prawdziwy, z danej, powiedzmy, religii czy systemu wierzeń, jak to nazwiemy. Z tym, że ten system wierzeń, religia jest systemem takich naczyń połączonych. Ideologia wybiera sobie jakiś fragment tego i uznaje ten fragment za całość. I dlatego jest zgubna. I podaję tutaj przykład nazistowskich Niemiec, gdzie panowała pełna uniformizacja. Zobaczymy Koreę Północną. Tam nawet jest
ograniczenie do 20 chyba tam paru rodzajów fryzur, jakie może mieć obywatel. Z czego jeszcze tam więcej niż połowa to są męskie, a ta mniejsza część to są kobiece. Więc wszystko jest z góry ustalone. Wiem, że to jest niebezpieczne, bo jak coś pójdzie nie tak, to wszystko się wali. Dla porównania, jak spojrzymy na przykład, bo ja z takiej perspektywy wychodzę na kościół katolicki, no to mamy z jednej strony na przykład jakichś tradycjonalistów, którzy tradycja, te ornaty dawne, wszystko to, co było przez lata. Z drugiej strony mamy jakichś charyzmatyków, którzy emocje bardziej, prawda, gitarki, inne rzeczy. Mamy też ludzi po środku. No widać tą różnorodność niesamowitą. Z jednej strony mamy takiego Tolkiena. To on był też katolikiem, prawda? Głęboko wierzący. Ale wykładowca uniwersytetu. Z drugiej strony mamy katolika Salwadora Daliego, który był już w ogóle gdzieś z innej strony. Mamy świętego Franciszka, prawda? Który goły i wesoły, powiedzmy. A z drugiej strony świętego Dominika, który intelektualnie tę wiarę chwytał. Więc jest to całe spektrum, które daje więcej szans życiu. I to też w jakiś sposób odnosi się do tożsamości człowieka, który poprzez tą mapę znaczeń dociera do prawdy o samym sobie, poprzez te reprezentacje jest w stanie w jakiś sposób odnaleźć tę swoją drogę życia. Bo w momencie, kiedy on nie wie, kim jest, kiedy nie wie, jaka jest jego natura, no to jest w życiu zagubiony. I prostą drogą wtedy kierunek rozpacz, nie wiem co robić, co dalej z tym wszystkim. No jestem wolny, ale też wydaje mi się warto zaznaczyć takie odróżnienie. Wolność zawsze ma jakieś granice, bo nie jest wolnością, kiedy ja mogę absolutnie wszystko. Jestem wtedy w chaosie po prostu. Mogę wszystko i nic. Bo to robi się po głowie, czy poskacze, to nie ma znaczenia. Właśnie przechodzimy na tą płaszczyznę gier, kiedy wszystko jest zrównane. Muszą być jakieś priorytety, muszą być wartości. To jest ważne, to jest mniej ważne. Na przykład, nie wiem, chcę założyć rodzinę, mieć żonę, dzieci, no to będę się starał znaleźć pracę, więc muszę być pracowity, zdobyć wykształcenie. Kupić Porsche. No czy kupić Porsche, zależy jakie... Kogo jak szukać? Rodzinę chcesz założyć. Ale zależy kogo szukać. Zależy kogo szukać. Zależy kogo szukać, ale jeżeli tego nie chcę, no to mogę leżeć do góry brzucha, albo grać w gry komputerowe, bo mi ten dobrze. Albo opuść pod most, no. Zależy, czego chcę w życiu, kim jestem. Jaka jest moja tożsamość, co jest ważne. A to... Ważne, że będę szczęśliwy. A do tego? Nie, właśnie Peterson powie, że to jest najgłupsza rzecz, jaką człowiek może powiedzieć, że ważne, żeby być szczęśliwy. Dlatego, że to, co prowadzi do tego rozwoju, to jest właśnie bycie, jak tu dał przykład tego symbolu kobiety pokazałem. Być na pewnej granicy, to znaczy przełamywać jakieś swoje lęki, przełamywać strach, doznawać rzeczy nieprzyjemnych. Przyjemność, jeżeli tylko trwam w stanie takiej przyjemności, no to nie mam powodu, żeby iść do przodu. Prawda? Uczelnia. Pewne rzeczy są trudne. Trudno je zrozumieć. To jest bolesne. Czytać jakiegoś karta. To jest bolesne, naprawdę. Można odczuć ten ból fizycznie i psychicznie. Ale jak już przebrnę przez niego, coś załapę więcej, to już następne rzeczy idą łatwiej. Więc o to chodzi. Czy chociażby takie małżeństwo. Jakby ktoś wychodzi ważne, żeby być szczęśliwym, żeby było przyjemnie, no to pierwsza kłótnia z żoną i mówię... Jeszcze szczęśliwy, przyjemnie. No nie jestem szczęśliwy, bo ona jest przykra, jeszcze rzuci talerze na przykład, głowę mi rozbije. Ale ślibowałem jej na dobre i na złe. A psychiatra nie tylko, dopóki będziemy szczęśliwi, no nie? Nie ślubujemy tak, że dopóki będziemy szczęśliwi. Nie, to śmierci na dobre i na złe. Bez względu na to. Właśnie to czym jest ta tarcza, do której się celuje tymi strzałami, które jeśli chybiemy jest grzechem? No podstawowa w ogólnym rozrachunku to jest dobro, bo to też mamy pojęcie wieloznaczne, prawda? Teraz dla tego dobre jest to, dla tego dobre jest to. No? Ale można ująć to jeszcze inaczej. Dobro jako rozwój, czyli pełnia bycia człowiekiem, pełnia mojej istoty, pełnia bycia mną, pełnia bycia człowiekiem i bycia Adamem w moim przypadku. Dla Ciebie to będzie pełnia bycia Jansem, nie? I co to znaczy ta pełnia? Peterson tu nie da gotowej odpowiedzi. On mówi, powinieneś ją znaleźć, bo Ty tak naprawdę wiesz, czego Ty pragniesz, jakie są Twoje najgłębsze pragnienia, tylko co się dzieje. Albo
korzystasz ze złych środków, albo korzystając ze złych środków, co jest jeszcze gorsze, ulegasz zniechęceniu, bo stwierdzą, że tak. Coś nie wychodzi, na przykład z dziewczynami. Chcesz, masz pragnienie znalezienia żony, założenia rodziny, ale nie wychodzi. I zamiast stwierdzić, że używam złych środków, moja postawa jest zła, powinienem zmienić mapę swoich znaczeń, to stwierdzisz, że po prostu ten cel jest niemożliwy do osiągnięcia. Że te środki są najlepsze, które ty stosowałeś, ale się nie udało, więc muszę się poddać. I co się staje? Wtedy stajesz się zgorzkniałym, zrozpaczonym cynikiem, który stwierdza, że nie uda się. A rozpacz jest możliwa tylko, kiedy istnieje nadzieja. Czyli z jednej strony chciałbyś, ale próbujesz się przekonać, że to się nie da. Jak nie ma nadziei, na przykład nie chcę zakładać rodziny, nie chcę mieć żony ani dzieci, to mi to zwisa, czy się dziewczyny za mną oglądają, czy nie. I jakie one są, czy kurczę są wredne, czy nie wredne, co za różnica. Mnie one nie obchodzą. Ale będę emocjonalnie do tego podchodził, będę się tym przejmował, wtedy, nawet jeżeli będę mówił, że to mnie wcale nie interesuje, one mnie nie obchodzą, ale będzie widać ten przekąs, kiedy jest we mnie ta nadzieja, kiedy jest we mnie to pragnienie. I są dwie możliwości, albo będę takim złośliwym gościem, który się będzie przekonywał, że to jest niemożliwe, ale chcę tego, ale niemożliwe, chcę, niemożliwe. Albo zaakceptuję, że chcę, jest to możliwe i będę próbował aż do śmierci, no bo co mi innego pozostaje? Jest sens mojego życia. To leży gdzieś u podstaw. To samo na przykład z innymi rodzajami powołania. Ktoś może mieć, chce być, nie wiem, pustelnikiem, czy chce być księdzem, chce być pielęgniarką, misjonarzem. Każdemu jakoś to powołanie ciąży i to nie jest tak, że to jest jakaś zagadka. To jest coś, co po prostu sprawia, że myślenie o tym sprawia, że chce się żyć. Że jak chcesz się zaprzeć tego, to jest też dobry sposób, przez negację. Czyli w momencie, kiedy chcesz to zanegować, mówisz, a jakby się to nigdy nie udało. I nagle czujesz, że o nie, to chyba najgorsza rzecz, ja o jakie mogę pomyśleć, nie? To jest jakieś przeznaczenie, nie? Skoro mamy jakąś misję i się nie możemy żyć, nie spełniając jej, bo jesteśmy nieszczęśliwi, no to gdzie to nasza wola? Ale tak, ale możesz wybrać, jak to zrealizujesz. Bo teraz ile masz kogut? No to jest żadna wolność. Tak nie, słuchaj, bo ty mylisz wolność. Taka wolność, jak między, nie wiem, jak wybór między tym, czy mnie rozstrzelają Ruscy czy Niemcy. No to jest taka wolność. Ale słuchaj, ale to jest, bo ty mylisz właśnie wolność z chaosem. Kiedy możesz wszystko, absolutnie wszystko, to jest chaos, bo nie wiadomo, co jest ważniejsze. Ale mogę wybrać wszystko. Ale przykład. Musimy jeść. Ale kurczę, determinizm. No nie mamy wolnej woli, musimy jeść. Ale możesz wybrać, czy chcesz kotleta, czy ogórka, czy kurczaka, czy wołowinę. Ale mogę też wybrać, że nie będę nic jadł. Jest szerokie spektrum jedzenia. Może jeszcze kurczę mniejsza. Sałatki, kurczę, nowe pytanie. Ale tak jest samo, to wybór. Tak samo, wiesz, co do kobiet, niektórzy całe haremy mają. Nie mówię, że to jest dobre, bo może się okazać, że to jest właśnie bardzo zła droga. Że ktoś ma to pragnienie kobiet, to mówi, to dlaczego jedna, to wezmę 10. Ale się może okazać, że kurczę, że ta 10 jest gorzej niż mieć jedną, nie? Bo wtedy z żadną nie mogę nawiązać takiej głębokiej, prawdziwej relacji, bo z każdym jakiś powierzchowny. I wtedy brakuje to bardzo. Ale nawet jak mówisz jedna, no to też tych kobiet na świecie jest mniej więcej tyle, co mężczyzn. Więc no nie jest tak. Znaczy mężczyzn jest więcej się ich rodzin jest. No dobra, ale nie więcej, kurczę, 100 razy. To 6 do 4. No to jest dobrze. Biorąc pod uwagę, że część ma powołanie do bycia, na przykład życia w celibacie, to na resztę wystarczy. Czy jeszcze jakieś pytania? No to myślę, że do kuluarów.